Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 109 odcinku z serii King's Bounty Legenda na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy tutaj w Mechgardzie. Będziemy sobie eksplorować tą krainę w trakcie najbliższych odcinków, ponieważ to jest kraina na nasz poziom. Potem ubijemy potwory w Krainie Śmierci. Swoją drogą, nie wiem czy to jest logiczne, ubić kogoś, kto już nie żyje, bo jest w Krainie Śmierci, no ale dobra. To będziemy kontemplować później. Na wstępie chciałbym was też przeprosić, że ostatnimi czasy na kanale filmy pojawiają się rzadziej. Jest to spowodowane, no, po prostu nie tyle może moim wypaleniem czy czymś takim, bo nadal mam chęć, żeby nagrywać, tylko po prostu, no, w połączeniu z pracą i ze wszystkim już troszkę nie daję rady. Kurczę, co tam jest? To jest ta miejscówka? Kurczę! Rzeczywiście! Ej, ale fajne! No, ciekawe, czy jakbym ustawił sobie na ultra jakąś odległość, to bym jeszcze bardziej widział. No, tak jak właśnie mówiłem, po prostu, no, troszkę kondycyjnie nie daję rady. Po pracy czasami jestem tak zjechany, że nawet, no, nie mam siły niestety nagrywać czegokolwiek. Ale dobra, postaram się, tak jak mówiłem, ogarnąć to w najbliższym czasie. Szczególnie, że bardzo możliwe, że już niedługo na kanale pojawi się nowość, która będzie po prostu super produkcją. Myślę, że niesamowicie się wam ona spodoba. Przynajmniej fanom tutaj RTS-ów, ponieważ szykuję się do wrzucenia, jeśli technologicznie będę w stanie sprzętowo to zrobić, to szykuję się po prostu do wrzucenia drugiej części kultowego RTS-a, zarówno w singlu, jak i na multi będę wam pokazywał. Więc no, mam tutaj nadzieję, że to, co szykuję, wypali. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi tutaj o kwestię kanału. Pora powybijać trochę te tutaj oddziały. Jak widzicie, taki atak zada większe obrażenia, ponieważ tutaj szarża wchodzi w grę. Dobrze, tutaj jak najbardziej zatrucie. Zatrucie jest lepsze przeciwko oddziałom właśnie takim humanoidalnym, bo to zatrucie, ono w miarę szybko pochłania takiego przeciwnika. Podobnie zresztą jak podpalenie, ale na przykład podpalenie jest skuteczniejsze niż zatrucie przeciwko roślinom, wszelkiego typu właśnie takim roślinnym przeciwnikom. Nie wiem, czy to jest wzięte dlatego, że może tutaj jakoś te soki życiowe w roślinach się niby wolniej rozchodzą niż krew, czy coś takiego. Może to właśnie od tego się wzięło.
Dobrze, oba te duchy na dole mam na 15 poziomie, to na górze są na 17, więc postaram się oczywiście troszkę wyrównać ten level. Cofnij się. Jeszcze się cofnij. I z szarży. No jak widzicie, szarża była niszczycielska. Dobra. No i tak, teraz już nie musimy się przejmować tutaj tą jednostką tych artylerzystów, ponieważ oni są już tak bardzo osłabieni, że nie będą w stanie zadać mi jakichś tutaj poważnych obrażeń. No a ja będę mógł się spokojnie teraz wskrzeszać dzięki właśnie możliwościom tutaj czarów. Oczywiście jeszcze trujące spłynięcie sobie zarzucimy, żeby ono zatruwało tego olbrzyma. Ponieważ olbrzymy, jak widzicie, są silnym przeciwnikiem i tutaj trzeba jak najbardziej redukować jego możliwości ofensywne. Poprzez głównie redukcję jego ilości jego jednostek w oddziale. Oczywiście po raz kolejny wskrzeszenie. Czekać. A dlaczego kazałem im czekać? Ponieważ gdyby mi zaatakowali tych właśnie olbrzymów, no właśnie, to gadżet mógłby się rzucić tutaj na tych artylerzystów po prostu i bym ich wykończył przed końcem bitwy, a mi na tym absolutnie nie zależy, żeby ta bitwa się zakończyła tak szybko, no ponieważ ja mogę sobie spokojnie powskrzeszać teraz moje jednostki. Bo widzicie, takie śmieszne 50 punktów, które on tam zada, to nie jest ilość, która mogłaby mi zagrozić, no ale kurde, gadżet mi ich wykończy. A nie! Dobrze, udało nam się. Trzech przeżyło. No, komputer musi przetrawić, że zaczęła się nowa tura. Obrona. Jeszcze niech przejdą do obrony, ponieważ ja sobie jeszcze w tej turze tu 7 tylko wskrzeszę. Nie. Przejmowanie szału to powinno zadać wystarczająco dużo obrażeń. No i to jest koniec bitwy. Szału mamy akurat do pełna, ale w tej chwili to nie szał jest najważniejszy. Ale to, jakie jednostki zostaną wskrzeszone tutaj właśnie w wyniku... No proszę, czempioni, bardzo fajnie. 2000 złota. Thank you.
Jak widzicie, Mechgard do szczególnie zaludnionych to nie należy. Bardzo silni i trochę słabsi, tak? I tutaj się zjeżdża na dół. No dobra, zjedziemy, ale jeszcze nie po to, żeby walczyć, tylko żeby pozbierać tutaj te kryształy na razie. I wracamy na górę. Jak wygląda sytuacja tutaj? Gdzie to jesteśmy? Aha, czyli teraz dalej tutaj w głąb tej wyspy mogę iść. Tu mamy na tym samym poziomie przeciwnika. Trochę dowodzenia, może jakiś skarb? Nie, niestety nic tu nie ma takiego w pobliżu, co bym mógł pozbierać. Tutaj takie miejsca warto eksplorować, ponieważ tak jak to pisało w poradzie na początku rozgrywki, w momencie gdy komputer generuje nową planszę, wtedy wszystkie takie miejsca typu właśnie skarby itp. są generowane losowo, więc one nigdy nie są dwa razy w tym samym miejscu. Dobra, odpalamy kulę ognia. I przejmowanie szału. Tutaj w przejmowaniu szału nie tyle chodzi o to, żeby przejąć ten szał na samym początku, co o to, żeby zadać im sporo obrażeń, bo przejmowanie szału o dziwo zadaje sporo obrażeń, szczególnie że zadaje te obrażenia wszystkim jednostkom, a nie tylko tym, które są w pobliżu, więc no to jest tutaj jak najbardziej fajna umiejętność. Zatruwanie oczywiście, ale nie z takiej odległości. Zatrujemy ich z mniejszej odległości, ponieważ wtedy przeciwnik dostanie większe obrażenia dodatkowo od naszego ataku. Odpalenie jeszcze. No i tych górników to wystrzelam bez większych trudności, bo to nie jest jakaś uber silna jednostka. Dokładnie tak jak myślałem, przyspieszyli sobie ruch swoich jednostek. Dobrze, tam wyeliminowaliśmy jednych ich strzelców, ich kanonierów. Teraz pozbędziemy się tutaj drugiego oddziału strzelców. Ponieważ wiadomo, jak w każdej grze, tak samo w King's Bounty, artyleria jest dobra, gdy razi z daleka, ale już w walce bezpośredniej nie jest najmocniejsza. I dlatego należy ją jak najszybciej eliminować właśnie. Tutaj podpalenie zarzucimy. Tak, i teraz spowolnienie, żeby po prostu nie podeszli za szybko z kolei do moich strzelców, którzy w tej chwili będą głównie ich kosić, ponieważ tutaj jednostki zasięgowe będą, właśnie jednostki te do walki w zwarciu będą zajęte właśnie niszczeniem tych krasnoludów. No i też przedarciem się tutaj właśnie na tyły naszego nieprzyjaciela.
No tutaj te efekty właśnie zatrucia, tak zwane doty, czyli skrót od Damage Over Time, zadają spore obrażenia, jak widzimy. Tutaj damy trujące splunięcie, ponieważ ja wiem, jak silna jest to jednostka i że ona ma dużo HP, więc wolę tutaj jednak skumulować na niej tego typu różne ataki, które będą jej zadawać, o widzicie, właśnie dużo takich ataków, takich obrażeń atakujących praktycznie co turę. Wzmocnimy jeszcze nasz atak. Tutaj jeszcze raz kula ognia. Tak, i szarża. Tutaj to nie jest najmocniejszy z możliwych ataków. Chodziło mi raczej o zdobycie jakiegoś doświadczenia dla tej jednostki. No i teraz zobaczcie, jakie to... A, w tej turze akurat dostali już tylko z tego ataku od ducha szału, ale... No to też nie były małe obrażenia, bo 110 to chyba jest akurat HP dwóch jednostek. Szkoda, że gadżetem nie mogę sterować, to by było naprawdę przyjemne. Ale z drugiej strony mogłoby to być zbyt OP, więc pewnie dlatego z tego zrezygnowano. No i koniec bitwy. Tutaj wygraliśmy kolejne starcie. I teraz, jeżeli dobrze przewiduję, to powinno wskrzesić mi łuczników. Nie, konnych. Wskrzeszenie razy dwa, tak? Powiem wam, ta minimapa tutaj jest ogromnym ułatwieniem w tej grze. Ponieważ jadąc już z daleka widzę, czy przede mną jest przeciwnik i mogę szybciej reagować na jego ewentualną obecność. Trochę silniejsi. Ja nie mam szału. O, nie. No, zaraz się tam tym zajmiemy. W tym lub w następnym odcinku, podejrzewam. Tylko jeszcze zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego tutaj w tym jednym miejscu mam jeszcze chmury? No tutaj... Tu w tym miejscu. Czy tam... kurde. Czy tu mogę jakoś wejść? Nie, tam chyba nie można wejść. No dobra. To zjedziemy tutaj na dół, zobaczymy, co tu w ogóle jest na dole, bo już nie pamiętam. Pamiętam, że tu jakiś quest chyba był. Ale jaki? Dobra. Jak widzicie, tutaj tym razem również nie wygenerowało nam żadnego skarbu. Farta mieliśmy do skarbów w Krainie Elfów, gdzie jak
pamiętacie, było ich całkiem sporo. Praktycznie na każdym wybrzeżu był jakiś skarb. Dobra. No to bierzemy questa. Co my tu mamy? No, no, no! Któż to postanowił odwiedzić nasz bastion nauki i technologii? Człowiek kształtny, czy raczej człowiek, mieszkaniec Darionu? Cóż za intuicja, rzeczywiście pochodzę z Darionu. A ty kim jesteś i co to za miejsce? No dobrze, się przedstawię. Mam na imię Debat. Obecnie zajmuję stanowisko naczelnego inżyniera Kordaru. Nazywamy to miejsce Mechgardem. To ośrodek rozwoju naukowego naszego kraju. Wszystkie siły produkcyjne i umysłowe koncentrują się na tym małym skrawku ziemi. To bardzo ważne, strategiczne miejsce, więc jesteśmy tu dość odosobnieni. Ach, to wszystko takie skomplikowane, do tego tyle nowych słów. Wow. Nie martw się, nie musisz się wstydzić, jeśli chcesz o coś zapytać. Rzadko przyjmuję tu gości, nie mam przecież tyle rzeczy, którymi chciałbym się... A mam przecież tyle rzeczy, którymi chciałbym się pochwalić. No dobra. Dobra, no to jedziemy. Tutaj może zacznijmy od tego, co tam wisi w powietrzu. Co tam wisi w powietrzu, tam na dole, na tym łańcuchu? Ciekawa rzecz, prawda? Nasi specjaliści zabrali to ze świata demonów. Badamy to i przeprowadzamy nad tym różne eksperymenty. Wiesz, świat demonów zbudowany jest z latających wysp. Niestety nie udało się nam jeszcze odkryć, w jaki sposób się unoszą. No dobra, to opowiedz mi o nauce, to niezwykle interesujące. Bo widzisz, to jest tak, wszystko co się wokół nas dzieje podlega prawom natury. Nauka bada te prawa i usiłuje je jakoś wykorzystać. No, mógłbym ci o tym przeczytać długi wykład, ale nic byś pewnie z niego nie zrozumiał. No dobra. A macie tu jakieś wynalazki? Cóż, co godzinę mamy tu jakiś nowy wynalazek. Oczywiście nie wszystkie z nich działają i jest z nich mniej więcej szkody niż pożytku. No, jeśli byłeś już w naszym magazynie, na pewno widziałeś nową ulepszoną wersję lampy dla górników. Świeci znacznie jaśniej od poprzedniej. Oprócz tego kończymy właśnie próby nad naszym nowym mechanicznym urządzeniem obronnym. Ochronnym zbrojem na parę. Dobra, opowiedz mi o tym portalu. Naprawdę zajmujecie się tu magią? Dawno temu krasnoludy, o właśnie, również używały magii. Dodam, że z całkiem niezłym skutkiem. Ten przeklęty portal, który był przejściem do innego świata, to było najwspanialsze dzieło naszych magów. Jaki to świat znajduje się po drugiej stronie? Co nas tam czeka? Nikt się nad tym nie zastanawiał. Cieszyliśmy się po prostu, że się nam udało, że odnieśliśmy w czymś sukces. W ten oto sposób niemal podpisaliśmy wyrok śmierci na całej rasie krasnoludów, gdyż portal okazał się prowadzić do demonii, z świata agresywnych, spragnionych krwi demonów, które podbijają i plądrują inne światy. Gdy portal został zamknięty, a wszystkie demony po tej stronie zabite, zdecydowano, że cała rasa krasnoludów na zawsze przestanie korzystać z magii bogów oraz żywiołów i odtąd zajmie się już wyłącznie nauką, maszynami, które działają na zasadzie praw natury, a nie dzięki nadprzyrodzonym mocom. Tak się właśnie stało, że przez stworzenie portalu magowie skazali się na zapomnienie i zapoczątkowali nową erę w dziejach krasnoludów. Erę nauki i maszyn. Tylko spójrz, co udało się nam przez te tysiące lat osiągnąć. No, w sumie w każdej grze krasnoludy zawsze były taką rasą bardziej technologiczną, że tak powiem. One nigdy nie były jakoś specjalnie uzdolnione magicznie. W każdej grze, w jaką grałem oraz w filmie, to zawsze krasnoludy właśnie najlepiej potrafiły wykorzystać zębatki i przekładnie. No dobra, to słuchaj krasnoludzie, naprawdę udało się wam stworzyć sztuczną błyskawicę bez pomocy żadnej magii? Zaraz, skąd o tym wiesz? Czy ktoś ci się wygadał? No cóż, posiadam wiarygodne źródło informacji. Powiedz, jak zdołaliście okiełznać pioruny? Widzisz? My nie tylko łapiemy pioruny, lecz potrafimy je również tworzyć. Właściwie to wcale nie jest takie trudne. Głaskałeś kiedyś kudłatego szczura za pomocą ebonitowej laski? Nie głaskałem laską żadnych szczurów i nie zmieniaj tematu, bo może jestem tu, by pomóc nauce. A, jesteś sponsorem, złoto jest nam zawsze potrzebne. Dobra, co ja tam będę tłumaczył do tego człowiekowi? Lepiej chodź zobaczyć na własne oczy, jak działa najnowszy model wielkiego szklanego urządzenia składującego błyskawice. Sądzę, że będziesz pod wrażeniem, gdy to zobaczysz. Pamiętaj, że to sama nauka, żadnej magii. Wejdź na górę, tam jest zakonserwowana puszka. Nic nie rozumiem, jakie znowu konserwy? Nie przerywaj mi, człowieku. Żadne konserwy, po prostu nazywamy nasz wynalazek w skrócie puszką gromów. Wejdź na górę, zobaczysz tam łapacz piorunów. Niestety w tym momencie akurat nie działa. Możesz zobaczyć działający egzemplarz w górnym hadarze. Możesz nawet spróbować trzasnąć w coś piorunem.
połóż coś, co już nie jest ci potrzebne w takim czarnym kole i pociągnij za dźwignię. Piorun uderzy wtedy w to koło. Zrozumiałeś wszystko? Położyć w kole, pociągnąć za dźwignię. Rozumiem, dzięki. No i to jest właśnie to, gdzie ładowaliśmy baterię naszego jednego ducha szału. Ale chciałbym rzucić tutaj... O! Hełm górniczy, plus 500 do dowodzenia i plus 20% do ataku na twoich oddziałów w nocy. No, takie trochę słabe. Kupimy sobie tutaj tych alchemików, skoro już ich mam. No tak. Tu niby jakiś quest jest. W teorii jakiś quest tu jest. Bo ja tu żadnej misji nie mam. No chyba, że dopiero na wyższym levelu ten quest się uaktywni. Zbadamy jeszcze tą tajemniczą puszkę gromów. To krasnoludzka puszka... ta krasnoludzka puszka gromów nie działa. Dźwignia jest złamana, a jeden z trybów nie ma kilku zębów. Może kiedyś zdołamy to naprawić, bo tak jak widzicie, tutaj quest jest. Ale w tej chwili mamy jeszcze inną rzecz do załatwienia. Mianowicie musimy uzupełnić nasze siły po raz kolejny. Wrócimy tutaj. I w następnym odcinku ubijemy tamtego bohatera, który łaził na dole sobie. Który był opisany jako bardzo silny. Ale myślę, że po wzmocnieniu naszych sił damy mu radę. Jeszcze 15 tysięcy doświadczenia musimy zgarnąć, żeby wbić na następny level. No to może być trudne. Trochę. Ale myślę, że damy radę. Bardziej obawiam się tego, że po prostu w Mechgardzie skończymy questy i nie będę miał za bardzo możliwości ekspienia już. Chyba, że wtedy pójdziemy do Zamku Goblinów jeszcze po drodze. To by w sumie nie był zły pomysł. Bo na Zamek Goblinów, myślę, hajs się znajdzie. Ja też obiecałem wam mapę Zamku Goblinów. I ta mapa będzie w odcinku, w którym... cały ten zamek po prostu zbadamy. Żebym po prostu mógł w spokoju poza YouTube'em pochodzić, rozrysować ten zamek. I wtedy go wam wrzucę. No prawdopodobnie to będzie jakaś prosta grafika w Paincie zrobiona. Ale tak jak mówię, no będę się starał wam też jakoś tutaj ułatwić trochę życie. No bo ja jednak wiem, jak to jest, kiedy się na ślepo czegoś szuka. Tak samo w Krainie Elfów jest też taki labirynt, z którym ja się strasznie długo męczyłem za pierwszym razem i obawiam się, że w tej serii również będę się z nim strasznie długo męczył, ponieważ on jest dosyć pokrętny i ten labirynt również wam rozrysuje. Chociaż no tutaj akurat ten labirynt to już będzie nas prowadził do endgame'u de facto. Bo to jest jedna z ostatnich miejscówek, jakie zapewne odwiedzimy. Dobrze, wykupimy jeszcze jednostki. Wow, zostało nam jeszcze 138 tysięcy złota. No jestem w szoku. No to lecimy z powrotem do Kordaru. Tam musimy pamiętać, że w Elinii mamy jeszcze Sonię do ubicia. Ona tam ciągle łazi sobie. I czeka na nas, aż tam przyjedziemy. Potem zostanie nam Kraina Śmierci, no i Demonis, którą trzeba będzie też oczyścić właśnie.
No Demonis to jest naprawdę hardkorowa kraina na wysoki poziom. Chociaż tam jest dużo questów, tam powinniśmy z... No jak dobrze pójdzie, to nawet cały level można by tam wbić. W sensie, że gdyby zaczynać po prostu level tam, to można by go skończyć również tam. Tu gdzieś też pamiętam, był ten ziomek, który gadał, że moja armia musi być maksymalnie rozwinięta, bla bla bla, bo tak jakby ze swoim klonem będę walczył. Na pewno też spróbujemy tą misję zrobić. Tą walkę stoczyć, ale to będę musiał się lepiej z szałem przygotować, będę musiał sobie po prostu więcej go zakupić. Tych takich eliksirów na szał, dzięki czemu no będę mógł sobie uzupełnić przed samą bitwą szał do maksimum, po to, żeby no po prostu zburstować te najsilniejsze jednostki. Ale tutaj dalszymi planami to zajmiemy się już w kolejnych odcinkach, ponieważ wróciliśmy do Mechgardu. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. No a ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z King's Bounty i mam nadzieję nie tylko, tak więc dzięki i na razie.